Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na haul z czerwca i pokażę Wam również zakupy, które poczyniłam na aktualnych wyprzedażach. Zacznę od tych rzeczy, które kupiłam jeszcze przed tym momentem, kiedy zaczęły się wyprzedaże, na samym początku czerwca. I jeśli regularnie oglądacie nasze vlogi, daily vlogi, to też wiecie, że wybraliśmy się któregoś dnia do outletu w Piasecznie w poszukiwaniu garnituru dla Massimo na zbliżające się wesele. Garnituru nie kupiliśmy, ale ja jak zwykle z czymś stamtąd wyszłam i tym razem były to buty, a dokładnie sandałki od Michaela Korsa, ponieważ właśnie w tym outlecie znajduje się sklep Michaela Korsa i to są sandałki, które wypatrzyłam już jakiś czas temu, ale tak zbierałam, czy je w końcu kupić, czy nie kupić, zastanawiałam się nad kolorem, no i ostatecznie stwierdziłam, biorę. Są to... Tada! Białe sandałki, które wyglądają właśnie w ten sposób. Nic szczególnego, troszkę na zasadzie takich, jak widzicie, japonek. Sandałki, które mają logo złote Michaela Korsa, dosyć mocno widoczne, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, a wręcz nawet bym powiedziała, że urzekło mnie to logo. Wybrałam biały model, ponieważ, znaczy model w białym kolorze, ponieważ do tej pory jeszcze nie miałam takich sandałek, a wiem, że są one na tyle neutralne, że pasują praktycznie do każdej stylizacji i uwierzcie mi, że od momentu, kiedy je noszę, torturuję je prawie codziennie i to już widać. Widać, że tutaj w tym miejscu, na tej skórce, zaczęły się robić już odgniecenia. No bo wiadomo, but jest miękki i troszkę nam się tutaj wygina. O! Myślę, że widzicie to teraz dobrze. Co prawda buty mają miesiąc, ale tak jak mówię, no tutaj ta skórka już zaczęła się wyginać. Natomiast jeśli chodzi o sam but, to on jest bardzo fajnie wykonany i tutaj przy paseczku mamy też gumkę, przez co bardzo fajnie naciąga nam się ten tył. Możemy sobie regulować długość. Buty na dole mają taki maleńki obcasik i są niesamowicie wygodne. Nawet nie spodziewałabym się, że będą one tak, słuchajcie, wygodne i cieszę się bardzo, że je kupiłam, bo naprawdę pasują mi do wszystkiego. Mam tutaj rachunek, więc już Wam powiem, ile za nie zapłaciłam. 345 zł w outlecie i ja mam rozmiar 8M. Szczerze Wam powiem, że nie wiem skąd ta rozmiarówka i rzeczywiście, żeby znaleźć odpowiedni rozmiar moich butów, mierzyłam kilka par, no ale okazało się, że 8M to jest właśnie mój rozmiar. I teraz pokażę Wam kolejne dwie rzeczy, które kupiłam zanim jeszcze zaczęły się wyprzedaże, ale wiem, że już są w niższych cenach dostępne i mam tutaj na myśli sklep Reserved. Kupiłam białe spodenki, które, już Wam pokazuję, one są dosyć długie, bardzo fajnie wykończone, tutaj mamy taką zakładkę, o, kieszenie z przodu i takie imitujące kieszenie, powiedzmy też tutaj zaszywki z tyłu. To co mnie w nich urzekło, to przede wszystkim właśnie ta gumka, którą mamy tutaj z tyłu, granatowo-czerwona, z przodu zapinanie na suwaczek plus dwie szlufki, o, i mamy też wewnętrzny guziczek, żeby nam się tutaj nic ze spodenkami nie działo, żeby one się nigdzie nie przesuwały. Bardzo fajnie leżą, bardzo przyjemny materiał. Szukałam właśnie takich spodenek na lato, które będą materiałowe, białe i to co jest dla mnie bardzo ważne, nie będą krótkie. Bo ja już nie mam 20 lat, żeby odsłaniać pośladki, więc szukam takich spodenek, które będą miały właśnie nieco dłuższe te nogawki. Klasyczny, totalnie klasyczny model, bardzo fajnie się je nosi, bardzo dobrze pierze, nic absolutnie się z nimi nie dzieje. I ja te spodenki w regularnej cenie kupiłam za 69,99. One były jeszcze dostępne chyba w dwóch kolorach, o ile się nie mylę, granatowe i taki kolor kaki, coś ten deseń, takie lekko brązowo-beżowo-zielone. No ale właśnie, ja chciałam białe, także białe kupiłam, idealne na lato. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. I druga rzecz, też z Reserved, o której wspominałam Wam chyba w poprzednim haulu, czaiłam się na nią,
I cały czas zastanawiałam się, czy kupić w tym kolorze, czy jednak nie, ale wiem, że to był bardzo dobry wybór, bo za każdym razem, kiedy zakładam tę rzecz na siebie, to dostaję masę komplementów. I mam tutaj na myśli spódnicę, długą, żółtą spódnicę, plisowaną, która jeszcze, słuchajcie, w dodatku jest zrobiona w taką jakby o nakładkę. Czyli ona nie jest typowo zrobiona z koła, jak to się mówi, tylko to jest właśnie taka nakładana na siebie spódnica, dosyć długa, dłuższa od tej spódnicy, którą miałam w poprzednim haulu, jeśli dobrze pamiętacie, taka pastelowa w paseczki, ta jest nieco dłuższa. Ja ją mam w rozmiarze S. Tak, w rozmiarze S i ja za nią w standardowej cenie zapłaciłam 89,99. Spódnica nosi się bardzo fajnie, nie zaciąga się, jest przyjemna w dotyku, mięciutka, lekka, idealna na lato. Coś mi się zdaje, że w tym haulu powtórzę słowo idealny, idealna wiele razy, ale powiem Wam, że te rzeczy, które wybrałam, naprawdę moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę, ale oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, co na ich temat sądzicie. No i teraz pokażę Wam dodatek. Dodatek, który kupiłam już w obniżonej cenie i mam tutaj na myśli torebkę. Też pewnie część z Was już ją widziała na moich zdjęciach na Instagramie. Niektóre z tych rzeczy, które już Wam pokazałam, czyli tak naprawdę wszystkie, które już Wam pokazałam, spódnica, spodenki, ta torebka czy też sandałki, mogliście widzieć na zdjęciach na moim Instagramie. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie, jeśli jeszcze mnie nie śledzicie, bo tam wszystko pokazuję Wam aktualnie, co mam na sobie, co kupiłam, więc będziecie wiedzieć wcześniej, zanim jeszcze ten haul pojawi się na moim kanale. No ale dobra, przechodzimy do torebki. Torebka marki Karpisa. Jak widzicie, modne w tym sezonie plastik. Ale bardzo spodobał mi się ten pasek, który jest tutaj do niej dołączony, który oczywiście można odpiąć i on jest zrobiony z dwóch rodzajów materiału. Mamy tutaj taki materiał przypominający standardowy pasek, nawet bym powiedziała, że taki pasek, który zabezpiecza walizkę, nie wiem czy kojarzycie, część z Was, osoby, które podróżują, na pewno będą wiedziały, o co chodzi, a tutaj przy końcówkach mamy coś takiego a la skóra. Dodatkowo złote wykończenia, no i właśnie, ta główna część torebki jest mała, jest naprawdę mała, ale mamy tutaj dwie kieszonki. Mamy tą główną kieszeń plastikową, która jest odpinana na zatrzask i mamy wewnętrzną taką małą, powiedziałabym, kosmetyczkę, którą również można zasunąć na suwaczek, przez co też ta torebka jest w stanie pomieścić kilka rzeczy. Na pewno, tak jak widzicie, mieszczą mi się tutaj spokojnie dokumenty, karty, mały portfelik, klucze. Mieści mi się również mój telefon i do tej małej kosmetyczki wkładam sobie jakieś podręczne kosmetyki, błyszczyk, lusterko. O, i super się ją nosi, pasek jest regulowany. No i słuchajcie, ja za nią zapłaciłam, już Wam mówię, 127 zł i 40 groszy. I tak jak mówię, ta torebka była już przeceniona. Podejrzewam, że może być teraz w jeszcze niższej cenie, ponieważ ja ją kupiłam na początku czerwca w sklepie marki Karpisa. Nie wiem, czy ona jest dostępna na stronie internetowej, ale była jeszcze w jednym kolorze granatowym. Ja natomiast chciałam czerwoną, bo jak widzicie, ostatnio lubię czerwony kolor, a czerwona pasuje mi idealnie. Także w połączeniu na przykład właśnie z polo, czy w połączeniu z tymi spodenkami, który ma gumeczkę granatowo-czerwoną, czy do spódnicy, czy do jakichś innych elementów. Nieco sportowa, lekko elegancka, można ją fajnie połączyć, także ten zakup też bardzo mi się udał. I podobnie jak w przypadku sandałek od Michaela Korsa, torebkę też coraz częściej torturuję. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam moje łupy z wyprzedaży Zary. Tak, tak, Wy wiecie doskonale, że ja uwielbiam ten sklep, ale jeśli chodzi o zakupy wyprzedażowe, to zawsze staram się robić je na samym początku. Wiem, że ceny nie są jeszcze wtedy dosyć mocno obniżone, ale jeśli o mnie chodzi, to ja bardzo nie lubię pewnej kwestii, która pojawia się podczas wyprzedaży w Zarze. Po pierwsze, bałaganu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale już
po takich mniej więcej 2 tygodniach wyprzedaży, mam wrażenie, że wszystkie rzeczy są porozrzucane, poprzestawiane, jest potworny bałagan, nie jestem w stanie nic znaleźć. A wy wiecie, że jestem perfekcjonistką i jeśli widzę jakiś rozgardiasz, widzę, że gdzieś tam rzeczy leżą, to nie jestem w stanie się w tym odnaleźć. Więc staram się właśnie robić zakupy zawsze na samym początku. Poza tym nie lubię też czegoś takiego, że te rzeczy są po pewnym czasie już brudne, gdzieś tam od podkładu pozaciągane, bardzo często mają urwane guziki, gdzieś jakieś zaszywki. Można by było o tym gadać, ale też jest pewien problem, ponieważ ja mam taki nietypowy rozmiar. Górę zazwyczaj noszę S albo XS, dół noszę M-kę, mam ten kształt takiej gruszki i nie zawsze jestem w stanie dobrać dla siebie odpowiedni rozmiar, a zawsze na początku, kiedy pojawiają się wyprzedaże, te rozmiary jeszcze są. Później już jest katastrofa, więc jestem w stanie kupić rzeczy jeszcze w tych nie do końca tak mocno obniżonych cenach. Nieważne, tym razem udało mi się wybrać 3. I na początek będzie to biała bluzeczka. Proszę bardzo. Przyciągnął mnie wzór, przyciągnęła mnie ta koronka, którą tutaj widzicie. Bardzo fajna zaszywka, taka, no nie wiem, taki przyszycia tutaj z przodu. I to, że bluzeczka jest z tyłu wiązana, więc możemy ją nosić tak naprawdę na kilka sposobów. Możemy ją nosić tak mocno związaną, jak tutaj widzicie. I wtedy ona bardzo fajnie tutaj dochodzi nam, opina nam tutaj dekolt, ale też możemy nosić ją nieco luźniej i wtedy zarzucić sobie na przykład właśnie tutaj, odsłonić jedno ramię. Natomiast tak jak widzicie, ona jest dosyć mocno prześwitująca, więc trzeba coś pod nią założyć. Dla bardziej odważnych kobiet fajna bielizna. Dla takich jak ja jednak jakaś bokserka, bluzeczka na ramionczkach. No i też muszę tutaj powiedzieć, że ta bluzeczka jest dosyć krótka, więc może niektórym wystawać brzuch, jeśli macie większy biust. Ja mam mniejszy biust, więc u mnie ona się akurat bardzo fajnie komponuje. No i ja za nią w cenie, po przecenie, zapłaciłam 59,90 i to jest rozmiar S właśnie. Kolejna rzecz, którą wam teraz pokażę, to jest sukienka również z Zary i jest w kolorze białym. Wypatrzyłam ją jeszcze przed tym momentem, kiedy pojawiły się wyprzedaże. To było zupełnie przypadkiem, weszłam do Zary, przeszłam się, zobaczyłam tą sukienkę, ale ona kosztowała 140 zł, około 140 zł i wtedy stwierdziłam, poczekam jeszcze kilka dni, za kilka dni przyjdę i ją może sobie kupię. Nie byłam do końca zdecydowana, czy na pewno ją brać, czy jeszcze nie. Kiedy wróciłam po jakichś 2-3 dniach, okazało się, że tej sukienki już nie ma. Pojechałam do Zary, do Złotych Tarasów, tam tej sukienki też nie znalazłam. Zaczęłam przeglądać stronę internetową Zary i nie mogłam nigdzie tej sukienki znaleźć. No i co się okazało? Kilka dni temu wybraliśmy się na zakupy do Zary, bo Max szukał spodni, które gdzieś tam sobie wypatrzył. I ja też przeszłam się po tym pierwszym piętrze w Zarze, która znajduje się na Marszałkowskiej i słuchajcie, znalazłam. Znalazłam tę sukienkę, której tak szukałam. I co jest najlepsze, była tylko jedna, w rozmiarze M, więc mówię, nieważne, że to jest rozmiar M, powinnam mieć S-kę, ale biorę. Biorę ją w ogóle nie mierząc, biorę, chciałam. Okazało się, że jest, to musiał być jakiś znak. I teraz tak, sukienka wygląda w ten sposób. Zainteresował mnie materiał i zainteresowało mnie to właśnie takie zdobienie. Te kropeczki, przeszycia, bardzo ciekawie wykonana sukienka. I ja na początku, kiedy ją oglądałam właśnie pierwszy raz, nie zwróciłam uwagi, że ona dodatkowo ma też pod spodem halkę. Żeby właśnie nie było widać tutaj, o zobaczcie, tych wszystkich dziurek, żeby nam nic tutaj nie prześwitywało, ta sukienka ma doszytą, proszę bardzo, halkę o takiej samej długości, jak jest sukienka, na ramionczkach. Nie wiem, czy uda mi się to wam pokazać. O, jest. Jak widzicie, ona jest totalnie biała, luźna. Odrobinę klasyczna, odrobinę powiedziałabym sportowa, bo można ją nosić na różne sposoby. I tak jak wspomniałam wcześniej, ona w standardowej cenie kosztowała około 140 zł, natomiast ja zapłaciłam za nią 79,90 zł.
więc udało mi się idealnie. Mam sukienkę, którą zabieram ze sobą na wyjazd do Włoch. Jeszcze Wam się w niej nie pokazywałam na moim Instagramie, ale nic straconego, bo zdjęcia będą. Bardzo, ale to bardzo jestem z niej zadowolona. I ostatnia rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę, to też jest sukienka, też jest Zary i uwaga, też jest biała. Co prawda kupiłam ją wcześniej od tej, którą Wam pokazałam przed chwilą, ale bardzo mi się spodobała i widziałam już ją na samym początku, kiedy ta kolekcja weszła do sprzedaży. Natomiast nie widziałam jej właśnie w odcieniu białym. Była w mojej promenadzie w takim kolorze niebieskim, powiedziałabym takim brudnym niebieskim, ale to nie jest kolor, który ostatecznie do mnie przemawia. Być może gdyby ona była błękitna, turkusowa, to wtedy od razu bym ją wzięła. Natomiast wyczaiłam białą. Ta jest nieco inna, bo ona jest tutaj na górze dopasowana, a tutaj na dole jest dosyć szeroka. To też nie jest sukienka mini. Ona bardzo fajnie będzie wyglądała do sandałek, do klapeczek. W takiej wersji powiedziałabym bardziej klasycznej, ze szpilkami, z jakąś kopertówką, ale też właśnie w bardziej wersji sportowej. Ma przepiękne przeszycia. Fajny materiał, ja ją mam w rozmiarze S i kupiłam ją za 79,90 na wyprzedaży, oczywiście w mojej promenadzie. Wygląda super, bardzo ładnie się układa, nie nosiłam ich jeszcze, więc nie wiem jak będzie z praniem i nie wiem też jak będzie z prasowaniem, bo jak możecie zauważyć, ona jest prosto przeniesiona ze sklepu, więc są tutaj gdzieś te linie, takie pogniecenia. Zobaczymy jak będzie, jak przyjadę do Włoch, bo oczywiście zabieram ją ze sobą i będę ją wtedy prasować. Mam nadzieję, że to się wszystko ładnie tutaj wygładzi. Na pewno dam Wam znać. No i zobaczycie ją też również na zdjęciach na moim Instagramie, więc tam Was jeszcze raz gorąco odsyłam. No dobrze kochani, to będzie tyle jeżeli chodzi o moje wyprzedażowe łupy i to co kupiłam w ostatnim czasie, czyli w ostatnim miesiącu. Nie wiem czy pokuszę się jeszcze na jakieś wyprzedaże, podejrzewam, że nie, ponieważ szczerze nie ma zbyt wielu sklepów, które by mnie interesowały. Przechodziłam przez Mojito, przeglądałam rzeczy w Stradivariusie, nie do końca tam coś przypadło mi do gustu. Nawet powiem Wam, że w Zarze też nie do końca te rzeczy, które były wystawione na wyprzedaż mi się podobały, oprócz tych perełek, które sobie właśnie wybrałam. Zobaczymy jak to będzie w lipcu, jeśli coś uda mi się kupić, no to oczywiście na koniec miesiąca taki haul się pojawi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawię Wam w opisie numery referencyjne do tych rzeczy. Jeśli też uda mi się znaleźć je na stronach internetowych, to tam też w opisie znajdziecie linki. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie gwarantuję Wam tego, ponieważ są to, jak wiecie, wyprzedaże, ale jeśli coś Wam się spodobało, to lećcie i kupujcie. Dajcie znać w komentarzach, która z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, przypadła Wam najbardziej do gustu i napiszcie, co Wam udało się zdobyć na ostatnich wyprzedażach, na aktualnych wyprzedażach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!